Polskie granice są dobrze chronione przed chorobami zakaźnymi zwierząt. System został wprowadzony zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i dzięki temu możemy powiedzieć, że te granice są szczelne. Nasi konsumenci, konsumenci unijni są bezpieczni, jeśli chodzi o spożywane produkty mięsne, mleko, jajka, które sprowadzane są za wschodnich granic naszego systemu. Tą kontrolę przeprowadziliśmy wspólnie ze Słowakami i Litwinami i możemy takie zapewnienie w imieniu tych granic przez nas kontrolowanych całej Unii Europejskiej przesłać. Stwierdziliśmy drobne uchybienia, na szczęście w bardzo niewielkiej skali, rzędu ułamka promila. Dotyczyły one niekierowania próbek pobieranych, wwożonych do kraju przetworów lub żywych zwierząt do badań, a także pewnych opóźnień w kierowaniu tych próbek. Stwierdziliśmy w kilku przypadkach, że lekarze powiatowi nie zawiadamiali lekarzy wojewódzkich weterynarii o stwierdzonych chorobach na granicach. No to groziło potencjalnie brakiem reakcji na szerszą skalę, gdyby się okazało, że wystąpił jakiś problem. No ale na szczęście do takich wypadków nie doszło.